Jezusa Chrystusa teraz w procesji udamy się wokół świątyni i idziemy z palmami do świątyni. Małgorzata Gowin, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rociszewie, Katarzyna Szewczyk, przedstawiciel Rady Parafialnej, Iwona Pietrzycka, reprezentująca organizację producentów owoców Twój Owoc, jednego ze sponsorów konkursu oraz pani Stanczyk Dorota, z ramienia organizatora konkursu Stowarzyszenie Made in Poland
wybrała najlepsze prace. I teraz będzie wręczenie za te prace nagród. Ale przed wręczeniem rodzicom udzielę błogosławieństwa, by już nie przedłużały się ten czas. Dyplom dla Koła Gospodyń Wiejskich Branków za pierwsze miejsce w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna w trzecim parafialnym konkursie palm wielkanocnych. To jest ta palma przy Agonie, piękna, wielka, wysoka. Bardzo proszę teraz branków o podejście i odebranie nagrody. I zapraszamy przyszłych do jeszcze większych, te 2 metry zostało do sufitu. Ja chciałam podziękować wszystkim mieszkańcom Brankowa oraz ich przyjaciołom i zaprosić do konkursu w przyszłym roku do wiernej pracy i tworzenia jeszcze wyższej boskiej palmy. Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie za zajęcie 2. miejsca w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna. Bardzo proszę przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Michałowie. Gratulacje dziewczyny. Tu trzeba powiedzieć, że dziewczyny same przyniosły tę palmę z Michałowa. Dzielne dziewczyny, na szczęście Wam Boże. Oby Wam nie brakło nigdy tej siły, Bóg zabrać. To jest palma, którą jedziemy po moich rodzinach. Dyplom dla Grzegorzewic za 3. miejsce w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna. Poproszę, przedstawicie Pan sołtys, dobrze. O, pięknie idzie, piękna, wysoka palma. Panie sołtysie, jeszcze parę metrów do góry mamy. Także gratulacje. Dziękuję, zwłaszcza naszym paniom z Grzegorzewic. Ich wielka praca, determinacja. Myślę, że zaraz tu się postarają jeszcze bardziej. Przynajmniej moja małżonka już to zapowiedziała. I jeszcze raz naprawdę dzięki, bo to sukces całego Zdrowiecka, całej wsi, głównych władz naszych pań. Dziękuję bardzo. Wyróżnienie klasa pierwsza Publicznej Szkoły Podstawowej w Rociszewie. Wyróżnienie w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna. Poprosimy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rociszewie o gratulacje. Jeszcze jedno wyróżnienie dla pani Elżbiety Wilkin w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna. To jest ta palma po prawej stronie oparta tu o kościół. Bóg zaufać i gratulacje panie. Wszystkiego dobrego. Wyróżnienie dla Wiktorii Dmochowskiej w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna. Proszę, Wiktoria, widziałem, gdzieś była. O, idzie Wiktoria, dobrze. Także przerwie bardzo Państwu dziękuję, żeście tak się pięknie zaangażowali w ten konkurs. No i mam nadzieję, że będziemy to dobre dzieło podtrzymywać na dalej. Wyróżnienie dla Alczewa w kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna. Prosimy przedstawicieli Alczewa. Gratuluję.
wszystkiego dobrego. Zapraszam za rok. To jest dyplom dla Małgorzaty Piliszek za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii indywidualnej. I najpiękniejsza dama. Poprosimy. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Dla Jakuba Kwiatkowskiego za zajęcie drugiego miejsca. O, jest Jakub, który jest z prawej strony. Gratuluję, Jakub. Gabrieli Jasińskiej za zajęcie trzeciego miejsca. Też się napracowałaś, Gabrysiu, bo niosłaś tę barwę, widziałem, że wszystkiego dobrego. Dla Mateusza Obszarskiego wyróżnienie. Mateusza, a jest Mateusz dobry. Proszę jeszcze Mateusz. Gratulacje. Dla Natalii Rąbkowskiej też wyróżnienie. Prosimy Natalkę. Dla Oliwii Jaworskiej nagroda specjalna za pomysł i wykonanie palmy. Poprosimy Oliwię. O, idzie Oliwka, dobrze. Proszę bardzo. O, wszystkiego dobrego, pięknie. Gratuluję. Dla Natalii Furmanak nagroda specjalna za przyjaźń z naturą. Komorek za udział w konkursie, gdzie Joanna
Kościół. Dla Jana Śpiewaka, Jasiu, kiedy jesteś, jest Jasiu. Idzie Jasiu dobrze, a jest jeszcze teraz. Julię też poprosiła od razu. O, idzie Julia z Jasiu. Jasiu, to jest dla ciebie, trzymaj mocno, dobrze. O, gratulacje, Julka też gratuluje. O, proszę, dasz radę, za radę. Dla Krzysztofa Kamińskiego za udział w konkursie. O, Krzysiu, dzięki. Wszystkiego dobrego. Krzysiu, tak, dobrego. Dla oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej z Michałowa.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za ten, za wielkie zaangażowanie. Ile to było pracy, żeby takie piękne rzeczy tu w tej świątyni dziś mogły być, żeby były poświęcone. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Rozpoczęliśmy wielki tydzień i bardzo, tak jak mówiłem, na pewno jeszcze w przyszłym roku dołączą się inni, żebyśmy te jeszcze liczniej mogli oddawać cześć Chrystusowi, który dzisiaj wjeżdża do Jerozolimy, aby dokonało się z naszym zbawieniem. Bóg zapłać wszystkim, którzy się zaangażowali w to dzieło i niech to dobre dzieło owocuje również tym wewnętrznym naszym przeżyciem. Dziękuję Jurionom, wszystkim, którzy też przyczyniali się do tego, żeby tę palmę wykonać, bo była czasami to podwójna praca, bo też w dworku są dzisiaj w walce rozstrzygnięcia konkursu, dlatego dziękuję za trud i za zaangażowanie. Teraz powstaniemy. Pan z Was.